Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest nasz stały współpracownik dr Stanisław Niewiński. Ukłony, witam szanownego pana doktora. Witaj Arturze, dzień dobry albo dobry wieczór Państwu, w zależności kiedy odsłuchujecie nasz materiał. Doktor Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. Stanisławie, spotykamy się dzisiaj zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. Chcemy porozmawiać tak naprawdę o chińskim systemie politycznym i właściwie pierwsze takie, co się nasuwa w takich rozważaniach, żeby się zastanowić, jak ów system wygląda, bo wydaje się, że możemy śmiało i szybko właściwie w pewien sposób zdefiniować wszelkie systemy, które mają miejsce czy to w Europie, czy po drugiej stronie oceanu. Ale z tymi Chinami to nie jest takie do końca oczywiste. No władze, jak doskonale wiemy, również dzięki spotkaniom z tobą, jako specjaliście, jeśli chodzi o tematykę chińską, sprawuje komunistyczna partia Chin. Chiny zdecydowanie się gdzieś od tego komunizmu nie odcinają, nawet powiem więcej, ostatnio oglądałem pewien dokument, swego czasu właśnie z Rosją pokłóciły się o to, że sama Rosja czy Związek właściwie Radziecki w pewien sposób zatracił się w tych zasadach. I ja mam właśnie takie pytanie, czy faktycznie dzisiaj, no bo wydaje się, że tak nie jest tak naprawdę, czy te Chiny są komunistyczne? No patrząc nawet na najprostsze definicje komunizmu, no to wydaje się, że funkcjonowanie państwa chińskiego, gospodarki, społeczeństwa, dyplomacji, czyli tak naprawdę relacji zewnętrznych, no niekoniecznie jakby korelują czy korespondują z tym komunizmem. Na początek jakbyś mógł właśnie nam tak naprawdę powiedzieć, jak to ogólnie chociaż, jak to wygląda i jak się ma to względem tego komunizmu i właściwie czemu ta władza tego komunizmu tak się trzyma, chociaż wydaje się, że ma od niego daleko, ale nie chcę tu żadnych tez oczywiście stawiać. Arturze, jak tutaj słusznie już na samym wstępie zauważyłeś, temat, o którym dzisiaj mówimy, jest bardzo, ale to bardzo złożony. Na to, czy Chiny są państwem komunistycznym, a jeśli tak, to w jakim stopniu, trwają spory ekspertów tak naprawdę na całym świecie od wielu lat, przynajmniej od reform Deng Xiaopinga ze schyłku lat 70., kiedy to państwo zaczęło się transformować w jakimś tam stopniu w kierunku gospodarki rynkowej. Jest to problem o tyle trudny chociażby, że musimy, mówiąc o tym zagadnieniu, pamiętać o, myślę, trzech kwestiach, tak? Po pierwsze o tym, że w ogóle bardzo trudnym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, czym tak w gruncie rzeczy doktryna komunizmu, ideologia komunizmu była, na ile to, co prawda praktykowano w poszczególnych państwach komunistycznych na całym świecie, w tym również w Chińskiej Republice Ludowej, jak to się miało, prawda, do tego, powiedzmy, rdzenia marksistowskiego czy marksistowsko-leninowskiego, no i w ogóle tam też problem, tak, ile samego Marksa było we Włodzimierzu Leninie, tak, i w jego praktyce politycznej, w jego praktyce teoretycznej. Kolejna kwestia, no to jest też to, że powiedzmy pewna doktryna, pewna ideologia sobie, a pewne realia budowania państw, budowania państwa szły sobie swoją drogą, to jest kazus tak naprawdę każdego państwa demokracji ludowej na przestrzeni dziejów. No i trzecia oczywiście bardzo ważna kwestia to jest to, że mówiąc o Chińskiej Republice Ludowej, no to mówimy o państwie, które jest już tworem dosyć starym, tak, ponieważ założona została w roku 1949, prawda, i ten system polityczny
ten model rozwojowy tego państwa, on, o czym warto pamiętać, się zmieniał i to często gruntownie zmieniał na przestrzeni tak naprawdę tych kilkudziesięciu lat, tak? I to są takie wstępne kwestie, na które warto sobie tutaj, prawda, zwrócić uwagę. Żeby była jasność, ja tutaj chcę i Tobie, Arturze, i też naszym tutaj słuchaczom zaznaczyć dosyć wyraźnie na samym początku, że ja pod żadnym pozorem za specjalistę od filozofii marksistowskiej się nie uważam, tak? Więc tutaj zaznaczam to na samym początku. No ale warto w ogóle odnieść się do tej kwestii, że same, prawda, poglądy Karola Marksa, były to dzieła tworzone przez człowieka, który był w dużej mierze jednak teoretykiem. Tak? Karol Marks nigdzie władzy nie sprawował. Pisał głównie treści o charakterze teoretycznym. Pisał przez dużą część swojego życia, gdy był, prawda, aktywny intelektualnie, i tutaj też, prawda, pewne kwestie, do których się odnosił, pewne treści, do których się odnosił, one zmieniały się, prawda, w trakcie jego życia. Szanowny doktorze, a czy tak naprawdę te nasze rozważania nad tym chińskim, za przeproszeniem, niby komunizmem i w ogóle uzyskanie tych wszystkich odpowiedzi, które dzisiaj nam dasz, to co nam właściwie to wszystko daje? Pewną pomoc w wzajemnych relacjach, dyplomacji, współpracy, w tradycji chińskiej i jej rozumieniu? Chodzi mi o to, czy te odpowiedzi tak naprawdę coś nam faktycznie dadzą, czy tylko po prostu pozwolą zrozumieć, jak te Chiny funkcjonują? Chociaż i z tego przecież też wnioski wyciągnąć można. No wiesz, ja myślę przede wszystkim, że da nam to odpowiedź właśnie na to, jak te Chiny funkcjonują, bo gdy zrozumiemy to, jak te Chiny funkcjonują, no to siłą rzeczy łatwiej nam będzie z nimi współżyć, współpracować, kooperować, robić interesy, bo w momencie, w którym rozumiemy, jak funkcjonuje pewien mechanizm, no to siłą rzeczy pomaga nam to na naprawdę bardzo wielu płaszczyznach, od polityki po gospodarkę. A czy w takim razie, patrząc też na najróżniejsze przecież definicje komunizmu, to on został sobie tak przez chińskie władze zaadoptowany, aby im było wygodnie, żeby mogli czerpać swoje zyski, korzyści? Czy ta ideologia tak naprawdę faktycznie ma jakiś wpływ na funkcjonowanie władz, a przez to i społeczeństwa, i idąc dalej w ogóle relacji ze światem zewnętrznym? No ja myślę, żeby odpowiedzieć na to twoje pytanie, znaczy w ogóle odpowiedź tutaj w tym wypadku na to pytanie, no to jest próba właśnie zrozumienia, czym ten komunizm w Chinach jest albo czym był. To znaczy tak, zaczynając tutaj od samego początku, no musimy pamiętać pewien tragizm dziejów państwa środka na przełomie XIX i XX wieku, czyli ten moment, w którym Chiny, z wielkiego mocarstwa stały się de facto w pewnym momencie państwem półkolonialnym. Te, prawda, klęski, które spadły wówczas na państwa środka, wywołały ogromny ferment intelektualny, doprowadziły do podważenia tego porządku konfucjańskiego, czy raczej konfucjańsko-legistycznego, upadku cesarstwa w latach 1911-1912. No i spowodowało to też gwałtowne otwarcie się Chin na różnego typu prądy intelektualne z zewnątrz, w tym również na myśl marksistowską, myśl socjalistyczną. No i Komunistyczna Partia Chin, która powstaje w roku 1921, no jest właśnie taką, powiedzmy, inicjatywą, prawda, która próbuje budować, prawda, ten świat chiński po upadku cesarstwa. No i w tym celu działacze tej partii szukają pewnej poprawy sytuacji państwa środka właśnie w zaadaptowaniu na jego obszarze tych narzędzi, prawda, marksistowsko-leninowskich. Także tutaj u samego, powiedzmy, zarania, to właśnie była tego typu myśl, zresztą, która nie była, powiedzmy, niczym takim wyjątkowym, bo w wielu państwach, które były doświadczone tym, prawda, zagrożeniem kolonialnym ze strony wielkich mocarstw europejskich, wiele z nich właśnie poszukiwały w myśli marksistowskiej, w myśli marksistowsko-leninowskiej właśnie tych prób, po pierwsze zrzucenia jarzma cudzoziemskiego, a po drugie na jakiś metod tutaj, prawda, jakiś, prawda, metod transformacji społeczno-gospodarczej. Także takie, powiedziałbym, był ten background powstania
ruchu komunistycznego w Chinach. Stanisławie, na takiej ideologiczno-światowej wadze można by na dwóch szalkach postawić z jednej strony komunizm, po drugiej kapitalizm. Pamiętamy też, jak to wyglądało w Polsce, tym kapitalizmem też się gdzieś straszyło, a patrząc na dzisiejsze Chiny, no wydaje się, że jest to przecież państwo też w pewien sposób kapitalistyczne. Jak w sumie te dwie rzeczy w pewien sposób pogodzić? To jest właśnie pewnego rodzaju chińska adaptacja tego, co jest nam korzystne, również w tym podboju świata, który no też wynika, no umówmy się, bardziej z kapitalizmu niż komunizmu, przynajmniej w tym chińskim wydaniu. No, z tym pytaniem można powiedzieć, docieramy troszkę do tutaj sedna naszych dzisiejszych rozważań, a więc do tego, czym w gruncie rzeczy ta Chińska Republika Ludowa, czym ta Chińska Republika Ludowa jest, tak? Czy ona jest, gdzie ona się właśnie sytuuje na tym, na tej takiej osi komunizm, kapitalizm. No i tutaj jednak na wstępie, odpowiadając na te twoje pytania, aczkolwiek będę ten wątek starał się jakoś rozwinąć w trakcie naszych rozmów, no to oczywiście trudno dzisiaj mówić o Chinach jako o państwie ortodoksyjnego komunizmu. Z tym z pewnością dzisiaj do czynienia już nie mamy. To państwo przeszło bardzo daleko idącą zmianę od końca lat 70. No ale żeby nie było tak prosto, no to trzeba tutaj dodać, że to zagadnienie jest zdecydowanie bardziej zróżnicowane, tak? Ponieważ w Chinach, jeśli mówimy o tej sferze gospodarczej, tego może zacznijmy, bo tutaj te zmiany oczywiście poszły najdalej. Naturalnie w ciągu tych kilkudziesięciu lat doprowadzono do głębokiej transformacji społeczno-gospodarczej. No niemniej jednak nie można we współczesnych Chinach mówić o państwie, które posiada gospodarkę w pełni rynkową, przynajmniej z kilku powodów. No po pierwsze to taka kwestia, że jak sobie popatrzymy na zagadnienie własności ziemi w Chinach, to ona nie jest własnością, powiedzmy, podmiotów prywatnych. Ziemia w Chinach należy, troszkę uogólniając, do państwa, natomiast podmioty prywatne, czy to przedsiębiorstwa, czy to, prawda, rolnicy i tak dalej, posiadają to ziemię w dzierżawę. Także no to jest jednak istotna kwestia, o czym warto pamiętać. To jest druga sprawa. Po drugie, mamy do czynienia w tym państwie jednak z bardzo głęboką ingerencją państwa w życie gospodarcze. Aczkolwiek, o czym trzeba pamiętać, nie jest to cecha, jakbyśmy popatrzyli na życie gospodarcze tylko i wyłącznie, powiedzmy, pewnych doktryn ekonomicznych bliskich, powiedzmy, myśli socjalistycznej. Tak, tu bym to umiejscawiał troszkę szerzej, ogólnie w pewnych realiach gospodarczych Dalekiego Wschodu, gdzie jest dosyć częstym elementem to, że to państwo jest dosyć ważnym graczem w życiu gospodarczym. To ma nawet takie swoje, można powiedzieć, fachowe określenie. Ekonomiści, politolodzy nazywają to koncepcją dalekowschodniego państwa prorozwojowego. Ten model narodził się w powojennej Japonii, potem, prawda, w Korei Południowej, na Tajwanie. No i stopniowo po 1978 roku to, że tak powiem, ten model zastosowano, oczywiście z pewnymi tutaj regionalnymi różnicami, zastosowano właśnie w Chińskiej Republice Ludowej. Także no tutaj, odpowiadając na to twoje pytanie, oczywiście jeśli mówimy o gospodarce, mamy do czynienia z gwałtowną transformacją społeczno-gospodarczą w Chinach, aczkolwiek to, o czym warto pamiętać, to nie jest model wolnorynkowego kapitalizmu, tak? Mamy tam do czynienia z daleko idącą ingerencją państwa w życiu gospodarczym. No też niemała część tej gospodarki znajduje się w rękach państwa. Także no to jest taki model, no to jest taki model kapitalizmu, prawda, państwowego, byśmy powiedzieli, tak? Także tutaj to jeśli mówimy o gospodarce. Natomiast jeśli byśmy przeszli na ten, powiedzmy, poziom systemu politycznego, no to naturalnie mamy tutaj do czynienia z państwem, którego model w niemałym stopniu, ten taki, byśmy powiedzieli, pewien tak odnosząc się do informatyki, taki swoisty hardware, no został w niemałym stopniu przejęty od Związku Radzieckiego w latach 40. No więc mamy tutaj, no przede wszystkim, państwo monopartyjne, tak, gdzie mamy
partie komunistyczne, komunistyczną partię Chin, to ona stanowi to centrum, prawda, życia politycznego w państwie, a na przykład różnego typu instytucje o charakterze rządowym skupione w ramach takiego ciała, które nazywa się Radą Państwa. Rada Państwa to jest rząd chiński, no poza tym Chiny mają również przewodniczącego HRL, czasem nazywanego prezydentem, mamy oczywiście organy sądownicze, no to powiedzmy funkcjonowanie tych instytucji na wielu płaszczyznach jest uzależnione po prostu od decyzji partii komunistycznej, tak? Więc ten taki, powiedzmy, ten model, że partia zarządza, natomiast rząd wykonuje pewne decyzje partyjne, no to jest to model no, leninowski, tak? Który w Chinach przejęto. No i ten model trwa po dzień dzisiejszy, chociaż oczywiście, o czym warto pamiętać, on się zmieniał przez dekady. No i naturalny kształt tego modelu, tego państwa, co ja też wielokrotnie powtarzam, no nie jest tylko, prawda, nie jest tylko już i wyłącznie pokłosiem, prawda, tutaj dyktatury jednopartyjnej, wpływów radzieckich, tylko też oczywiście, o czym sobie mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania, w niemałym stopniu wynika również, no, z bardzo starych, prawda, chińskich tradycji państwowych, z których komunistyczna partia Chin jak najbardziej również korzysta. Stanisławie, bo wyszliśmy trochę również od spraw, bym powiedział, zewnętrznych, ale zaczęło się też poruszać właśnie elementy dotyczące jakby polityki wewnętrznej, bo z jednej strony mamy ten partyjny autorytaryzm, właściwie władztwo jednopartyjne, ale Chiny jako takie nie są jednolite. Oczywiście, że nie. No właśnie, i teraz patrząc przez podział administracyjny, autonomię, kształt władzy centralnej, jak właściwie wygląda ten wewnętrzny system polityczny? No bo nawet patrząc i na największego przeciwnika, jakim są Stany Zjednoczone, no to czasem się okazuje, że polityka wewnętrzna nie do końca jakby koreluje z tą polityką zewnętrzną. Na to odpowiadając na to pytanie, no też trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, że, znaczy, może tak, najpierw od pewnej tutaj, prawda, litery konstytucji, no w wypadku Chiny mają konstytucję, obecnie obowiązująca konstytucja HRL pochodzi z roku 1982, no i ona tutaj, prawda, w tej kwestii podziału administracyjnego, no HRL też wskazuje na to, że no mamy tutaj, się tak wyrażę, normalne prowincje, mamy miasta wydzielone, takie jak Pekin, Tianjin, Szanghaj oraz Chongqing. Mamy takie regiony autonomiczne zamieszkane przez mniejszości etniczne, to są Mongołowie, Ujgurowie, Tybetańczycy oraz taka mniejszość Zhuang na południu Chin. No i mamy również te, prawda, specjalne regiony administracyjne, tak to się nazywa. No i mamy oczywiście te dwa specjalne regiony administracyjne, które no pojawiły się dopiero pod koniec lat 90. No wraz z tym, jak Pekin przejął kontrolę nad tymi obszarami, to jest oczywiście Hongkong od Wielkiej Brytanii oraz Macao, Aomen od Portugalii. Także no tutaj od tego oczywiście musimy zacząć. No i warto tutaj też zauważyć, że oczywiście, powiedzmy, kształt tego podziału administracyjnego, to na ile, powiedzmy, te poszczególne obszary miały jakąś większą swobodę prowadzenia tej polityki lokalnej w stosunku od centrum, to oczywiście było też mocno uzależnione od tego, w jakim momencie znajdowała się Chińska Republika Ludowa, bo oczywiście w wypadku rządów Mao Zedonga mamy do czynienia, no, z państwem o charakterze totalitarnym, gdzie, powiedzmy, ta kontrola Pekinu nad państwem, nad społeczeństwem, no, próbowała być doprowadzona do pewnego maksimum, tak? Potem mamy rok 78, reformy Deng Xiaopinga, które przejawiały się między innymi tym, że oczywiście uwzględniając realia państwa autorytarnego, te poszczególne prowincje, nawet zwykłe prowincje, one doświadczyły takiej, powiedzmy, delegacji kompetencji z centrum właśnie do ośrodków lokalnych. I można powiedzieć, że taka prowincja jak na przykład no Guangdong, tak, czy na przykład miasto wydzielone Szanghaj, no tam, prawda, te władze partyjne, one miały dosyć sporą, prawda, swobodę decyzyjną i mogły tą swoją politykę prowadzić do jakiegoś tam stopnia, prawda, nie oglądając się na to centrum. Tutaj też tak trochę zachęcając słuchaczy podcastu do pewnej lektury,
Krzysztof Gawlikowski, no jeden z najwybitniejszych polskich sinologów, no, nie żyjący już niestety. On dość dużo właśnie pisał też o tych realiach Chin lat 90., początku 2000. No i właśnie on tam w tych swoich pracach dość dobrze pokazywał właśnie ten taki no fenomen, no jednak pewnej decentralizacji w ramach oczywiście państwa autorytarnego. Te specjalne regiony administracyjne, o których tutaj wspominałem, czyli Hongkong i Macau, to jest jeszcze inna historia, ale one faktycznie po tym, jak dostały się pod kontrolę Pekinu w latach 90., jeszcze na początku lat 2000, faktycznie się dosyć dużą tą swobodą w stosunku do reszty kraju cieszyły. No i powiem taką rzecz, że po dzień dzisiejszy, prawda, one mają tą swoją specyfikę. Te swobody obywatelskie nadal tam są większe aniżeli w pozostałym regionie Chin, aczkolwiek no, ta ich autonomia, co nie jest specjalną tajemnicą, też się, prawda, no, zmienia na niekorzyść na nich w ostatnich latach. To jest oczywiście ta kwestia lat 90., lat 2000. No i mamy rok 2012, dochodzi do władzy Xi Jinping ze swoją ekipą. No, wielokrotnie o tej charakterystyce jego polityki tutaj na łamach podcastu opowiadaliśmy. Xi Jinping wprowadził zmiany na płaszczyźnie wielu dziedzin funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej i polityki zagranicznej i gospodarczej, ale oczywiście jak najbardziej również w obszarze systemu politycznego, który się przejawia no, między innymi tym, że mamy państwo o charakterze bardziej autorytarnym, bardziej scentralizowanym. No i siłą rzeczy tak też ta pewna decentralizacja, która dotyczyła prowincji w latach 90. czy 2000. No, uległa oczywiście pewnemu ograniczeniu po roku 2012. Choć oczywiście no, tu zawsze mamy do czynienia z pewną specyfiką, bo w jakiejś prowincji tej autonomii wciąż może być trochę więcej, a w innych powiedzmy tą kontrolę zacieśniono bardziej. To już są powiedzmy liczne przypadki prawda, pojedyncze, do których należałoby się odnosić. Jak doktorze sam zaznaczyłeś, wręcz podkreśliłeś, no te autonomie spotkały niestety niekorzystne zmiany, a jednym z takich, no nie chcę powiedzieć, że stwierdzeń, ale jednak kojarzących się określeń, jeśli chodzi o Chiny, no jest niestety to, które nazywamy kontrolą społeczną. Jak się ma ta kontrola społeczna właśnie do tego obecnego, jeszcze nie do końca przez nas, bo na końcu się postaramy, zdefiniowanego systemu politycznego Chin? Czy te wszystkie działania, jeśli chodzi o kontrolę społeczną, to one są takimi działaniami centralnymi, lokalnymi, czy właśnie sterowanymi, centralnie nadzorowanymi? Jak to wygląda? Jak dzisiaj właściwie ta kontrola społeczna, wynikająca właśnie z tego systemu politycznego i próby przecież jego zachowania, utrzymania, a nawet i pewnie wzmocnienia wygląda? Duży temat. No oczywiście w momencie, w którym my mówimy o Chinach, o Chińskiej Republice Ludowej, no, o samym charakterze tego systemu politycznego, to oczywiście tutaj pewne działania partii, które były nakierowane na to, aby no, móc to prawda społeczeństwo kontrolować i za tym idzie utrzymać się u władzy, oczywiście od zawsze były bardzo istotnym priorytetem. Chociaż oczywiście naturalnie tutaj środki, jakie stosowano, one się naturalnie zmieniały przez te kilkadziesiąt lat, no bo bowiem w sytuacji rządów Mao Zedonga, no mieliśmy szczególnie prawda w drugiej połowie lat 60., na początku 70., kiedy Mao tą swoją władzę już tak ostatecznie umocnił, no mieliśmy do czynienia z państwem o charakterze totalitarnym. Potem, prawda, od końca lat 70. wraz z przejęciem władzy przez ekipę Deng Xiaopinga, no mieliśmy do czynienia no jednak z pewną transformacją, zarówno polityczną, jak i gospodarczą. I tutaj chciałbym się nad tą kwestią troszeczkę bardziej pochylić, bo ona jest niezwykle, niezwykle istotna. No my często kojarzymy Deng Xiaopinga i te lata 80., jego dojście do władzy z tym, że on dokonał rewolucji w kwestiach gospodarczych i tak oczywiście było, to jest bardzo istotna kwestia, ale warto pamiętać również o tym, że Deng Xiaoping próbował wprowadzić pewne zmiany do systemu politycznego Chin i te zmiany również były bardzo doniosłe, ponieważ on po pierwsze odszedł od takiego modelu państwa totalitarnego na rzecz no, stopniowo prawda, czegoś, co moglibyśmy nazwać autorytaryzmem, a więc no, jednak no, pewną monokracją o jednak powiedzmy sobie szczerze łagodniejszym charakterze. To się też jest związane
z czymś, o czym rozmawialiśmy w toku też naszych zajęć, tak zwaną koncepcją kolektywnego przywództwa, że powiedzmy ta władza nad partią i państwem zostaje rozproszona pośród najważniejszych urzędników partyjnych, to już nie jedna osoba rządzi, tylko rządzi właśnie jakiś kolektyw. No i od tych lat 80. przez lata 90. no można powiedzieć, że komunistyczna partia Chin no nie dążyła już do takiej, powiedzmy, totalnej kontroli nad społeczeństwem. Dała w wielu dziedzinach tej swobody Chińczykom więcej. Ta władza, powiedzmy, przybierała takie rzeczywiście autorytarne szaty w sytuacji, w której czuła, że może być zagrożona, a tak no poza tym pozwalała tym Chińczykom na jednak no, stosunkowo większe swobody w różnych dziedzinach. To oczywiście nie oznaczało demokratyzacji, ale jednak oznaczało budowę takiego, powiedzmy, bardziej łagodnego państwa o charakterze autorytarnym. No i to jest właśnie specyfika tych lat 90., 2000. No i to się ponownie zmienia, prawda, po roku 2012, gdy dochodzi Xi Jinping do władzy. No i cóż, znów ponownie, prawda, buduje państwo o charakterze bardziej autorytarnym, tworzy, znów wraca to, prawda, takich koncepcji, byśmy powiedzieli, jedynowładztwa. No i ty mówisz, pytasz o kontrolę, no też właśnie ta próba kontrolowania społeczeństwa jest dużo, dużo większa. No te środowiska, czy to jakieś, prawda, mniejszości etnicznych, niepokornych intelektualistów, środowisk na rzecz emancypacji mniejszości LGBT, prawda, środowiska feministyczne, grupy religijne i tak dalej, które, powiedzmy sobie szczerze, no zawsze nie miały jakiegoś lekkiego życia w Chińskiej Republice Ludowej, no to tak po roku 2012 no doświadczają no znacznie dalej idących represji, tak. No tutaj, kiedy mówimy, prawda, o Xi Jinpingu i tym modelu, prawda, dyktatury, który on buduje, no to często wskazuje się też na te elementy, prawda, zaprzęgnięcia nowoczesnych technologii do prawda, kontrolowania państwa. No właśnie, Stanisławie, o to chciałem bardzo mocno zapytać, bo nie da się ukryć, że chińskie państwo chce no, liderować w pewnym wyścigu technologicznym z wykorzystaniem również oczywiście też narzędzi sztucznej inteligencji. No chce, a właściwie już to robi, oceniać zachowania, w pewien sposób je punktować i za to albo dawać dostęp do pewnych dóbr, albo nie. No wygląda to, w pewnych lekturach już można było tak naprawdę na te tematy czytać. Do tego chciałem dojść, tylko tego też nie można było pokazać, nie nakreślając jakiś szerszy, prawda, background, to jest ten system, prawda, social credit systems, tak, który no, jest taki tutaj pokazywany jako taka, taki troszkę symbol, prawda, tego nowego modelu autokracji za czasów Xi Jinpinga. No powiem ci tak, no to jest model, który wciąż jest, że się tak wyrażę, w fazie takiego testowania i też tutaj odnosząc się do tego twojego pytania o te elementy, prawda, decentralizacji i centralizacji, to powiem ci, że te testy one odbywają się w takim sposób dosyć zdecentralizowany. W poszczególnych prowincjach on funkcjonuje trochę na innych zasadach, jest trochę na innej zasadzie pewnego zaawansowania i ja myślę, że pewna kontrola państwowa nad tym systemem to jest dopiero kwestia przyszłości. Szanowny doktorze, rozmawiamy o systemie politycznym, nie sposób tutaj zapytać o chińską dyplomację, więc znowu wychodzimy jakby do relacji zewnętrznych. W jednym z najbliższych naszych spotkań będziemy rozmawiać o dyplomatycznych tradycjach Chin, ale jakbyśmy mieli na dziś spojrzeć na to, jak się ten system polityczny ma z dyplomacją, no bo z jednej strony patrząc, że jest, skoro jest to komunistyczna partia Chin, no to teoretycznie powinni próbować jakby eksportować, próbować przemycać te kwestie ideologiczne, tak, tegoż komunizmu, a jeżeli coś tu jest przemycane, no to jednak raczej te kwestie kapitalistyczne. Jakbyś miał powiedzieć o tej dzisiejszej dyplomacji, to jakbyś ją określił właśnie w aspekcie tego jeszcze niezdefiniowanego przez nas systemu politycznego? Znaczy, z pewnością dyplomacja chińska nie ma charakteru ideologicznego, to znaczy Chiny współpracują na arenie międzynarodowej z tymi państwami, z którymi po prostu współpraca może im przynieść konkretne korzyści. Są to państwa o najróżniejszych systemach politycznych, modelach ekonomicznych i tak dalej. Chociaż oczywiście warto tutaj brać pod uwagę, że no,
Niewątpliwie Chiny wspierają na arenie międzynarodowej no właśnie te państwa, które mogą dawać im jakieś korzyści. No są to państwa o najróżniejszych systemach politycznych, choć naturalnie, co nie jest specjalną tajemnicą, państwo o charakterze autorytarnym wśród tych, powiedzmy, sojuszników chińskich nie brakuje, no bo mamy tutaj Iran, prawda, no mamy Rosję, z którą te kontakty, o czym wielokrotnie sobie mówiliśmy, były bardzo bliskie, no mamy Koreę Północną, która de facto jest no, chińskim wasalem, myśmy tak dokładnie się temu przyjrzeli. Chiny nie eksportują jakiejś konkretnej ideologii na arenie międzynarodowej, to na pewno nie, aczkolwiek wspierają, prawda, te reżimy autorytarne, których polityka jest dla nich korzystna. A że tak się wyrażę, banują kogoś? Zakładają, że z kimś współpracować nie będą? No, to byśmy na przykład musieli wejść na coś, o czym sobie mówiliśmy, na bardzo specyficzne relacje Pekinu z Tajpej, aczkolwiek no, też trudno mówić o banowaniu. Tak? Znaczy, oczywiście relacje dzisiaj Chińskiej Republiki Ludowej no, z Tajwanem rządzonym przez demokratyczną państwę partię postępową no, są bardzo chłodne, mówiąc oględnie, ale gdy u władzy był Guomindang do roku 2016, no to ta kooperacja była bardzo aktywna. Tak? Ale trzeba też przyjąć tak naprawdę, że Chiny Tajwan i tak traktują jako swoje terytorium, tylko takie troszeczkę niepodporządkowane. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony temat. No, poświęciliśmy temu cały jeden odcinek. No tak, traktują go jako własną część, aczkolwiek no jak wiemy, praktyka i pewna rzeczywistość polityczna i dyplomatyczna no jest jednak inna. Jest to twór odrębny w praktyce. Kierując się, szanowny doktorze, w stronę pewnego podsumowania. Czy możemy i ewentualnie jak, ale pierwsze pytanie jest czy możemy ten dzisiejszy system polityczny w Chinach jakoś zdefiniować, udałoby się go jakoś nazwać, czy to jest taki konglomerat tak naprawdę tak wielu najróżniejszych systemów, że ciężko by było właśnie o przyjęcie jakiegoś terminu, który najbardziej by definiował ów system? Moim zdaniem dzisiejszego systemu politycznego Chin nie można nazwać systemem stricte komunistycznym. Jak słusznie zauważyłeś i myślę, że ta opinia przewijała się przez to nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiąc o systemie politycznym Chin, co się na ten system polityczny składa, szczególnie w warstwie aksjologicznej, to jest tak naprawdę amalgamat najróżniejszych elementów. Bardzo trudno jest znaleźć konkretne określenie dla tego systemu, natomiast wydaje mi się, czy mi osobiście, ale zaznaczam, że to jest moja subiektywna opinia, takim najbliższym określeniem, które dobrze opisuje to, co mamy do czynienia w Chinach, jest termin stosowany przez między innymi profesora Macieja Gulczyńskiego, który określał system polityczny Chin, określał mianem paternalizmu dalekowschodniego. Tak? I to jest taki termin, który można powiedzieć jak najbardziej szeroko opisuje to, co dzisiaj w Chińskiej Republice Ludowej mamy, ponieważ gdybyśmy szukali właśnie i analizowali to, powiedzmy, te fundamenty aksjologiczne systemu politycznego dzisiejszych Chin, to znaleźlibyśmy tutaj no, najróżniejsze tak naprawdę elementy, zaczynając od samego początku. Władze Chińskiej Republiki Ludowej, to zarówno jak mówimy o Mao Zedongu, tak, Deng Xiaopingu, Jiang Zeminie, Hu Jintao, czy ostatecznie Xi Jinpingu, sięgają oczywiście do tego bogatego dorobku tradycyjnej, klasycznej chińskiej myśli politycznej, o czym sobie ostatnio trochę mówiliśmy w czasie nagrania, więc oczywiście do filozofii konfucjańskiej, ale również, prawda, do myśli politycznej legistów i innej, prawda, szkoły filozoficznej zajmującej się polityką pod wieloma względami, zresztą opozycyjnej w stosunku do konfucjanizmu. Swoją drogą fajnie byłoby o tym pogadać, no bo te dwie szkoły no, stworzyły no, właśnie ten gmach, ten fundament ideowy cesarstwa, właśnie nazywany często przez sinologów systemem konfucjańsko-legistycznym albo legistyczno-konfucjańskim, więc to jest jedna kwestia i do tych dawnych filozofów to się i mało odwoływał, Deng Xiaoping, Hu Jintao, Xi Jinping też się bardzo chętnie do
różnych chińskich filozofów odwołuje, czy to do legistów, tak, czy to do konfucjanistów, neokonfucjanistów, no tego dosyć dużo, dużo można znaleźć. To jest oczywiście jedna kwestia. Druga kwestia, no to oczywiście i tutaj o tym nie wolno zapominać. No ta myśl marksistowska, czy raczej należałoby, myślę, mówić marksistowsko-leninowsko-maoistowska, no oczywiście odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę w życiu politycznym Chin, bo jak słusznie zauważyłeś na samym początku, no Chiny w swojej nazwie wciąż są Chińską Republiką Ludową, tak? Rządzi nią Komunistyczna Partia Chin, tak? We fladze znajduje się kolor czerwony, choć oczywiście warto o tym pamiętać, że czerwień ma też swoją odpowiednią symbolikę i w chińskiej tradycji, tak? Cały ten szafarz państwowy no jest przepełniony nadal, można powiedzieć, tymi właśnie odwołaniami do myśli marksistowskiej, tak? Przy czym warto to oczywiście też o tym pamiętać, że to w ogóle to jest temat na bardzo długie rozważania, no bo warto sobie zadać pytania, ile tak naprawdę no w myśli już nawet, na ile nawet sama ta myśl Mao Zedonga, ona była, powiedzmy, wierna temu marksistowskiemu czy marksistowsko-leninowskiemu fundamentowi. No ja tutaj, żeby była jasność, ja się nie uważam za jakiegoś speca od myśli marksistowskiej, więc nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, bo ktoś, kto się na tym zna lepiej ode mnie, mógłby mnie z pewnością ostro wypunktować, ale to Mao też nie był marksistowskim ortodoksem, tak? On jednak tą myśl starał się dostosowywać i dostosowywał, prawda, do chińskich realiów. No z tego się zresztą też brał między innymi ten jego potem spór ze Związkiem Radzieckim, który miał te powody geopolityczne, ale też ideologiczne. No, od śmierci Mao Zedonga, od odejścia już od takiego no, prób, prawda, budowy ortodoksyjnego komunizmu, no to warto pamiętać, że ta myśl polityczna KPH, no ona ulegała dalszym zmianom i to w takim kierunku, no powiedzmy, bardzo dyskusyjnym z punktu widzenia marksistowskich ortodoksów, ponieważ każdy z tych liderów chińskich na poszczególnych etapach coś do tej myśli politycznej dodawał. Tak, no najpierw Deng Xiaoping dodaje własną, prawda, teorię, tą właśnie doktrynę, prawda, socjalizmu o chińskiej specyfice, co jest niczym innym jak po prostu no, pewnym uzasadnieniem aksjologicznym tych daleko idących, prawda, zmian gospodarczych, które miały miejsce po 1978 roku w HRL, no, czyli odejścia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej no, w kierunku jednak jakiegoś tutaj, prawda, próby znalezienia złotego środka pomiędzy centralnym planowaniem a wolnym rynkiem. Potem mamy lata 90. Jiang Zemin i on wychodzi z tak zwaną teorią trzech reprezentacji, która w praktyce politycznej sprowadzała się do tego, że po prostu Komunistyczna Partia Chin zaczęła otwierać swoje szeregi dla przedstawicieli, prawda, tej klasy prywatnych przedsiębiorców. No bo kapitalizm zaczął się odradzać w Chinach u schyłku lat 70., gdzie biznesmeni się, prawda, bogacili, zarabiali pieniądze, ale formalnie do partii wstępować w latach 80. nie mogli. No i tutaj, prawda, Jiang Zemin, no mając świadomość, że to jest już coraz silniejsza siła społeczna, dał po prostu zielone światło, żeby ich przyjmować, tak? Potem mamy z kolei lata 2000, Hu Jintao, i on jest związany z takimi dwoma teoriami. Pierwsza to jest koncepcja naukowego rozwoju, druga to jest koncepcja harmonijnego społeczeństwa, no, która z kolei, no ona rzeczywiście była taka trochę bardziej, byśmy powiedzieli, lewicowa w duchu, ponieważ tam zwracano uwagę na to, że no, trzeba jakoś zmniejszyć te różnice pomiędzy bogatymi a biednymi, poprawić opiekę społeczną, ochronę środowiska naturalnego, ale też, o czym warto pamiętać, to też było ciekawe, no Hu Jintao, on miał takie, troszkę byśmy powiedzieli, pewne pluralistyczne ciągoty. On na przykład starał się na przykład wzmacniać te elementy demokracji na tym lokalnym szczeblu, tak, czyli tam komitetów wioskowych, jakieś konsultacje społeczne w niektórych miastach, także on był taki, byśmy powiedzieli, progresywny na różnych płaszczyznach. No i mamy rok 2012, Xi Jinpinga, jego oczywiście wielkie zmiany na wielu płaszczyznach i jego myśl, prawda, również wpisano tutaj do pewnych podstaw ideowych partii, no przede wszystkim mając tutaj, prawda, pod uwagę te jego wielkie wszystkie koncepcje, prawda, jak już wielokrotnie o tym, prawda, mówiliśmy.
te, prawda, dwa cele na stulecia, dążenia do renesansu wielkiego renesansu narodu chińskiego. Także no, jak widzisz, Arturze, to jest prawdziwy amalgamat, tak, bo mamy tą tradycyjną chińską myśl polityczną. Mamy oczywiście ten marksizm i leninizm, ale on był rozwijany w kolei, ta chińska myśl marksistowska, ona była rozwijana szczególnie po śmierci Mao Zedonga w naprawdę takich no, różnych kierunkach, bardzo mocno nieortodoksyjnych, a nade wszystko to, o czym mówiliśmy, znajduje się no, to wszystko jeszcze jest, można powiedzieć, dookreślane przez no, chiński nacjonalizm, tak, który był obecny w myśli KPH, no, od zarania tak naprawdę tej partii, tak, bo to pamiętajmy, no to był swojego zarania ruch o charakterze antykolonialnym i narodowo-wyzwoleńczym. Czy w takim razie uzasadnionym będzie stwierdzenie, że warto, a wręcz jest to konieczne, aby studiować chińską myśl polityczną i system polityczny, tak aby z odpowiednim wyprzedzeniem zauważyć i być świadomym szans i zagrożeń współpracy z Chinami i relacji z nimi? Jak najbardziej. Jak najbardziej warto studiować chińską myśl polityczną, zarówno tą współczesną, jak i, do czego ja szczególnie zachęcam Państwa, tą klasyczną, do której sobie nieraz tu będziemy jeszcze pewnie wracać. Ja jeszcze dorzucę, że na pewno w ogóle warto studiować, do czego z doktorem zachęcamy zdecydowanie. Tak, jako akademicy zachęcamy Państwa do studiowania na najróżniejszych poziomach magisterskich, podyplomowych, doktoranckich i tak dalej. Czyli kończymy pozytywnym aspektem zdecydowanie. Jak najbardziej. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Dziękuję serdecznie, doktorze. Dziękuję, Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.